Dzień dobry, witam serdecznie wszystkich sympatyków, przyjaciół Instytutu i naszych gości, którzy spotykają się z nami dzisiaj na wykładzie. Naszym gościem jest profesor Mariusz Kruszyński. Serdecznie witam, panie profesorze, który w ramach wykładów spotkania z historią będzie dzisiaj mówił na temat. Tytuł wykładu jest następujący. O ojcach niepodległości z cienia wielkiej polityki, życie i działalność generała Gustawa Orlicz-Dreschera. A w samym wykładzie oczywiście nie będę mówić tutaj więcej. Pan profesor sam o tym powie. Natomiast ja przedstawię naszego gościa. Profesor Marcin Kruszyński, profesor Lotniczej Akademii Wojskowej w Dęblinie, pracownik Biura Badań Historycznych IPN, zajmuje się dziejami dyplomacji II RP, bada losy szkolnictwa wyższego i inteligencji w PRL, życie codzienne w XX wieku i historię lotnictwa. Opublikował kilka książek, m.in. Ambasada RP w Moskwie 1921-1939, czy też Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w latach 1944-1989. Jest autorem wielu artykułów, wielu jeszcze innych ważnych publikacji. W lepszych czasach bywał gościem z Instytutu, więc mieliście Państwo spotykać się z panem profesorem u nas tutaj częściej. Natomiast dzisiaj łączy się z nami panie profesorze, z Lublina. Pan profesor łączy się z nami z Lublina, a ja witam Państwa wszystkich serdecznie tutaj z Instytutu Piłsudskiego. Nazywam się Iwona Korga i będziemy dzisiaj razem wysłuchiwać wspaniałego wykładu. Dla tych z Państwa, którzy są może pierwszy raz na naszym spotkaniu, chcę Państwu powiedzieć kilka słów o Instytucie. Instytut Józefa Piłsudskiego działa tutaj w Nowym Jorku, w Stanach Zjednoczonych od prawie 80 lat. Naszą główną misją jest ochrona polskiego dziedzictwa narodowego tutaj w Stanach Zjednoczonych. Tą misję realizujemy przez opiekę nad archiwum. Posiadamy 1 000 000 dokumentów, dużą bibliotekę i następnie galerię zbiorów, którą Państwo w części widzicie za mną, łącznie z takim pięknym obrazem Wojciecha Kossaka Piłsudski na kasztance. I mamy również wiele pamiątek historycznych. Tymi wszystkimi obiektami i dokumentami się opiekujemy, opracowujemy, udostępniamy je dla Państwa. Obecnie oferujemy większość programów online, dlatego zapraszam na naszą stronę www.piłsudski.org, gdzie Państwo możecie zobaczyć w części zwanej filmy, różne nasze nagrania, programy, a także ogłoszenia o następnych ciekawych spotkaniach. Także jeszcze raz witam wszystkich bardzo serdecznie i oddaję już teraz głos panu profesorowi. Proszę bardzo. Dzień dobry, witam Państwa bardzo, bardzo serdecznie. Jest mi szalenie miło, że mogę być w Nowym Jorku po raz kolejny w swoim życiu. To taki akcent ze swojej prywatności. Rzeczywiście w Nowym Jorku życie pozwoliło mi być kilka razy, a 3 razy w Instytucie Piłsudskiego u pani dyrektor przy różnego rodzaju okazjach i spotkaniach. Te wydarzenia to są takie jedne z najbardziej, poza tym, że pięknych, to sentymentalnych bardzo podróży w moim życiu. Ostatni raz byłem u pani dyrektor, u państwa w Nowym Jorku pod koniec października 2019 roku, więc tuż przed rozpoczęciem właściwie pandemii udało mi się tam być na tydzień. Jak to pani dyrektor pięknie nazwała, w tych lepszych czasach, no a w tych czasach, które teraz mamy, no to jestem przed Państwem w takiej, a nie innej formie, bardzo, bardzo, ja tu muszę powiedzieć, że ja jestem zwierzęciem stadnym i bardzo lubię kontakt i z ludźmi, i taki w ogóle interpersonalny, więc to życie pandemiczne odczuwam tak bardzo w tym wymiarze wiecznego siedzenia w domu i przemawiania do
do słuchaczy, do osób, do widzów w takiej formule, a nie innej, no ale takie są czasy, zawsze są trudne czasy, teraz czasy są w inny sposób trudne. Proszę Państwa, ja chcę z Was wszystkich zabrać na taką krótką, też sentymentalną podróż po pewnym środowisku. Pani dyrektor przeczytała tytuł tego wystąpienia o Ojcach Niepodległości, ale tutaj to jest taka jakby kanwa podstawowa tego spotkania, to jest książka, która wyszła pod koniec 2018 roku, o człowieku, o którym chcę powiedzieć, bo to jest, proszę Państwa, tak, że no mamy tych sztandarowych 7 wspaniałych Ojców Niepodległości. Rok 2018 to była ta erupcja naszego przypominania sobie, jak ciężko było w roku 18, jak niełatwa to była historia, jakie nazwiska za tym podążały. No ale to jest tak, że są dyrektorzy, wielcy dyrektorzy instytutów, ale są też ludzie, którzy pracują w tych instytutach i organizują ich życie gdzieś tam poza webinariami i poza kamerami. I troszkę tak samo, no właśnie tak samo identycznie było przy odzyskiwaniu niepodległości. Chcę Państwu powiedzieć o przełomie XIX i pierwszej połowie XX wieku na kanwie pewnej postaci, która, ja nie wiem, czy ja nie będę krzywdzący, mówiąc o tym, że Gustav Orlicz Drescher jest postacią z drugiego rzędu, czy to jest drugi garnitur polityków. To był jeden z najbliższych współpracowników Józefa Piłsudskiego, więc w tym wymiarze jest to drugi garnitur, bo no Piłsudski, jak to aktor pierwszoplanowy, nie lubił konkurencji, więc i zawsze Drescher był gdzieś z boku. Ja opowiem o nim, ale jedno zdanie opowiem o książce, która wyszła w owym roku 18 pod koniec dla uczczenia tej wielkiej rocznicy. Gigantyczny problem był z przygotowaniem ikonografii do tej książki, ponieważ no właśnie Drescher zawsze był w cieniu. Zawsze gdzieś stał obok. Zawsze na pierwszym planie był marszałek Piłsudski. Ale muszę Państwu powiedzieć, że ja podziwiam tą postawę. Przeczytałem w swoim życiu i napisałem troszkę o fenomenie guru i o tym tego typu zjawisku i takim narcyzmie destrukcyjnym obecnym w psychikach wielkich liderów. No tak się akurat składa, że niektórzy sugerują, że nawet Churchill ulegał tej skłonności narcyzmu destrukcyjnego i takiej buty dyktatorskiej, bo to jest też takie pojęcie z psychologii społecznej. A są ludzie, którzy mają mentalność Don Stanislao. To znaczy są ludzie, którzy potrafią być sekretarzami i potrafią być na drugim planie i mógłbym troszkę przewrotnie powiedzieć, że znają swoje miejsce w szeregu. I taki troszkę jest człowiek, o którym trzy zdania chcę dzisiaj Państwu opowiedzieć. To jest człowiek rzeczywiście, który potrafił być sekretarzem, potrafił być drugi. Już na wstępie chcę powiedzieć, że potrafił też nieprawdopodobnie wiernie kochać. Wiernie kochać Józefa Piłsudskiego. Nam się trochę dzisiaj tak wydaje, bo już jesteśmy o 100 lat od tych wydarzeń i od dyskusji, która wtedy była gorąca w życiu politycznym. Piłsudski no nie był przez wszystkich wielbiony i tak, jeżeli chodzi o swoją działalność polityczną, jak i trochę zapomniane, ale przypominane na szczęście ostatnio, burzliwe życie prywatne, budził wiele, wiele kontrowersji, więc niełatwo było też kochać go tak wiernie do samego końca, a Drescher taki był i oddany był do samego końca. Ja na początku powiem o końcu, to znaczy przecież to był człowiek, który tuż za trumną Józefa Piłsudskiego szedł jadąc bądź prowadząc jego konia. Więc no to rzeczywiście to był taki najbliższy współpracownik, do którego zresztą sentyment miał Józef Piłsudski, a Józef Piłsudski nie miał sentymentu do wielu osób, więc to też bardzo dużo o nim mówi. Proszę Państwa, biografia Gustava Orlicz Dreschera i teraz muszę zmienić plansz. O, dobrze. Biografia Gustava Orlicz Dreschera to jest oczywiście tak jak wszędzie, plener przy takich biografiach, plener ówczesnej epoki. To jest człowiek, który urodził się w roku 1889 w określonej konstelacji politycznej na terenie zaboru rosyjskiego i był owocem swojej epoki. Tak jak starszy od niego o 20 lat Józef Piłsudski, tak Orlicz Drescher był owocem swojej epoki. Tak delikatnie o kontekście tego jego urodzenia się i miejscu, w którym się urodził, bo bez tego Drescher nie byłby taki, jaki był, tak jak Piłsudski nie byłby taki, jaki był, bez tego, gdzie się urodził. Proszę Państwa, Drescher rodził się w miejscu, gdzie nie było nadziei. Bo taki był kraj przywiślański po powstaniu styczniowym. Kraj bez nadziei, kraju, gdzie Polacy w
formalnie byli pozbawieni prawa nie tylko do realizacji swoich marzeń, ale w ogóle prawa do posiadania swoich marzeń. Odebrano im wszystko, czy próbowano im odbierać, władze carskie próbowały odebrać wszystko, co się wiązało w jakikolwiek sposób z przypominaniem o polskości, z polskością, z pamiętaniem o polskości. Mieli być programowani na kogoś w rodzaju Rosjan, ale ci, którzy badają tę epokę i przede wszystkim życie społeczne, bardziej niż życie polityczne tamtych czasów, przekonują, że raczej obywatelami drugiej niż pierwszej kategorii. Widzimy to śledząc też życie gospodarcze przełomu XIX i XX wieku. Rosjanie oczywiście nie inwestowali w ten obszar, bo zawsze to miał być dla nich obszar graniczny, obszar wojenny. A zatem Dreszer rodził się w kraju, który pozbawiał marzeń. Ileś lat, no nie najbliższych, ale ileś lat od powstania styczniowego. My na szczęście chyba tej traumy dzisiaj nie rozumiemy, bo nie mamy, być może stan wojenny, ja na szczęście nie pamiętam, nie wiem i traumy żadnej nie mam, ale to jest jakieś wydarzenie konstytutywne pewnie dla części Polaków, które określiło ich życie. To i powstanie styczniowe chyba dużo mocniej wpłynęło na życie ówczesnych Polaków w takim wymiarze przygaszania nadziei i odbierania marzeń. Zrusyfikowanej szkoły, gdzie nawet Kościół katolicki, który był no, jedyną wtedy, bo ja bym powiedział kwintesencją polskości, ale w ogóle jedynym miejscem, gdzie tę polskość w jakimś wymiarze można było pielęgnować czy kultywować, nawet to Rosjanie próbowali podporządkować, zabierając właściwie Polakom wszystko. I w takim klimacie, w takiej okoliczności rodził się Gustaw Orwicz Drescher, też w określonej rodzinie. W rodzinie prawniczej, w rodzinie wykształconej, w rodzinie, która z małej miejscowości Jadów przenosi się do Częstochowy, no z bardzo prostej przyczyny. Wszyscy potrzebujemy pieniędzy, wszyscy chcemy jeść. I ta rodzina dokładnie te same przecież potrzeby ma. Ale to jest tak, że jak śledzimy to pokolenie niepodległości, pokolenie roku 18, tych, którzy walczyli o niepodległość, to jest tak, że rzeczywiście, żeby walczyć, to trzeba wiedzieć, o co się walczy i mieć jakiś background kulturowy. W domu się dużo mówi o Polsce. W domu się mówi po polsku, w domu się zachęca do takiej postawy aktywnej. Wiemy, że ten przełom XIX i XX wieku to są ci pasywiści i aktywiści. To jest akurat dywersyfikacja, która odpowiada pewnemu podziałowi politycznemu, ale ja te słowa bym wykorzystał do pewnych postaw psychologicznych. Ci, którzy chcieli być bardziej aktywni i no, fizycznie, siłowo zmieniać rzeczywistość, i ci, którzy w taki sposób nieinwazyjny próbowali na cokolwiek wpływać. Drescher jest o tyle ciekawy, że w jego domu mówi się o Polsce i mówi się o tym wielkim marzeniu i on tym wielkim marzeniem żył. Myślę, że był w latach młodości człowiekiem głębokiej depresji, bo mówić o marzeniu, a dodawać, że być może tego marzenia nie uda się zrealizować, to chyba najgorsza rzecz, jaka w życiu młodego człowieka może się zdarzyć. Ale proszę Państwa, Drescher jest o tyle ciekawy, że on od zarania swojego życia przemierzy taką drogę, która chyba ostatecznie jest rzadka, bo nie wiem, poprawcie mnie, jeśli jest inaczej. To znaczy on będzie peregrynował od takiego marzenia, które jest rozłożone na stole życia i tylko mogę na nie patrzeć, do marzenia, które chwyta się za dłonie. To znaczy od patrzenia w stronę Romana Dmowskiego do przechodzenia w kierunku Józefa Piłsudskiego. I początek jego życia, takiego starszego, życia, które wtedy aktywnie społecznie zaczyna się już w szkole. Wstępuje do organizacji młodzieżowych, macie to Państwo na slajdzie, ale nie jest to ten pigment socjalistyczny. To są raczej formacje związane z obozem narodowym, wtedy też inaczej rozumianym niż to, co dzisiaj uznajemy za obóz narodowy. I Gustaw Orlicz Drescher wierzy chyba też w to, o czym się mówi w domu. Tata, adwokat w Częstochowie prowadzący kancelarię adwokacką, że walka być może tak, ale na to trzeba być przygotowanym. Pamiętajcie Państwo o jednej rzeczy. Mnie to też jako człowieka zaskoczyło, pokazując, że no, nigdy nie jest się na szczęście historykiem do końca. To znaczy z naszej perspektywy wojny napoleońskie to jest właściwie prehistoria niemalże jak Juliusz Cezar. Natomiast z perspektywy człowieka, który rodzi się w roku 1889, Napoleon, który zmarł 60 lat wcześniej, to nie jest, czy 70, to nie jest prehistoria wcale.
do czego zmierzam. Proszę Państwa, ci ludzie bali się walki takiej aktywnej. Bali się chwytania za broni nie tylko na kanwie nieudanego powstania styczniowego i tego, jak bardzo ono podzieliło społeczeństwo polskie, ale na kanwie tego, że ten, którego uważano za Cezara współczesnych czasów, to znaczy Napoleon, nawet on nie pokonał Rosji. I to rzeczywiście się działo, to jak się siedziało w głowach, jak się śledzi środowisko Romana Dmowskiego, ale i też tych szaleńców PPS-owskich Józefa Piłsudskiego, to te obawy oczywiście są. Na ile warto rzucać się wbrew nadziei z bagnetami na przeciwnika. Ogrom Rosji przerażał i ogrom Rosji porażał. I Orlicz-Drescher działa w organizacjach młodzieżowych, które mówią o niepodległości, mówią o wolności, ale w takim wymiarze bardziej pozytywistycznym. To są kółka zainteresowań, to jest spotykanie się. Wtedy wszystko ma charakter tajny. Przepraszam, bo no, nic nie może być, co związane jest z dążeniem na rzecz polskości, nic nie może być legalne. Natomiast te spotkania, one mają mniej rewolucyjny charakter niż to środowisko Józefa Piłsudskiego. Myśleć po polsku, uczyć się po polsku, mówić po polsku, działać na zasadzie step by step w dochodzeniu do polskości. Ci ludzie mają świadomość, Orlicz-Drescher może młodzi trochę mniej, ale tacy ludzie jak ojciec Dreschera bardziej, mają świadomość owego ogromu Rosji. Proszę Państwa, to dzisiaj też można się o tym przekonać. Ja sobie zrobiłem taki eksperyment 10 lat temu. Nie poleciałem do Moskwy samolotem, tylko pojechałem samochodem. I to jest przecież tylko część Rosji do przejechania od Lublina do Moskwy, a jedzie się po prostu nieskończenie długo. Więc proszę sobie wyobrazić tamtą historię. Ludzie mieli świadomość nieskończoności Rosji i nieskończoności potęgi tego kraju, skoro nawet wielki Napoleon nie pokonał. Ja podkreślam to już teraz, bo to jest rzecz, którą to pokolenie pokona w sobie. My dzisiaj wiemy, że Rosja końca XIX, początku XX wieku to już jest kolos na glinianych nogach. Początek wieku XX, wtedy kiedy Orlicz-Drescher w swojej działalności szkolnej zaczyna w ogóle myśleć o polskości, to jest Rosja, która już chyli się ku upadkowi. Ale nawet jeżeli ktoś w roku 1904 czy 1905, kiedy w Rosji dzieją się bardzo gorące wydarzenia polityczne, i może się wydawać, że coś się zmienia, a w tym samym czasie Rosja przegrywa wojnę, Państwo o tym na pewno wiecie, z państwem, które wtedy z perspektywy roku 1904-1905 było tak malutkie jak Zanzibar, to znaczy Japonią, czymś, co lekceważono totalnie, no ale nawet to nie jest w stanie do końca przekonać, że tak wielkie imperium jest do pokonania. Ważnym okresem, ale też nieformatywnym, jest ten początek wieku XX dla Orlicz-Dreschera, który jeszcze nie zna Piłsudskiego, jeszcze nie jest zauroczony tym środowiskiem, ale obserwuje życie polityczne. Te lata 1905-1907 to jest pierwszy moment takiego znowu aktywnego zrywu społecznego. Wiemy, że to są te lata rewolucji, ale to są też lata wzburzenia środowiska młodych, którzy będą próbowali mimo wszystko, mimo tego lęku, mimo tego strachu, próbować coś w cudzysłowie załatwić z tym zaborcą rosyjskim. Proszę Państwa, nie miejmy złudzeń, tak jak w roku 1981, kiedy wybuchał stan wojenny, myślę, że niewiele osób marzyło o wolności, o suwerenności. Wtedy też chyba szczęście, marzenia były zracjonalizowane i starano się osiągnąć przynajmniej coś. To znaczy, no chociażby zalegalizować edukację w takiej formule polskiej, co no jest podstawą przecież dla formowania kolejnych pokoleń. Zresztą o tym pisał Roman Dmowski, że jeśli nie zadbamy o młodzież i nie postaramy się o to, żeby ją kształtować w określonym duchu, to nic z tego nie będzie. Dlatego tak spierał się z Józefem Piłsudskim, uważając, że jego działania no terrorystyczne w jakimś wymiarze, a może w każdym wymiarze, zaostrzają politykę represyjną okupanta, no zaborcy. I niwelują te szanse na to, żeby intelektualnie odtwarzać to młode pokolenie. Orlicz-Drescher jest aktywny, jest bardzo młody oczywiście w roku 1905, więc jest raczej takim uczniem, który bierze udział w tej zawierusze historycznej, ale ona jest bardzo ważna, jeżeli chodzi o dwa względy. Pierwszy
To jest taki, kilka lat temu pojawiła się taka teza o rewolucji roku 1905-7 jako takim, takiej pierwszej rzeczywistej rewolucji chłopskiej, ale nie w takim wymiarze, że chłopi chwytają za kosy, tylko w takim wymiarze, że po raz pierwszy w formule masowej ludzie chłopskiego pochodzenia, czyli robotnicy, uzyskują, partycypują w procesie dziejowym, ale partycypują w takim procesie, świadomym procesie dziejowym dążenia do określonych celów politycznych. A w roku 1905, 6, 7, kiedy te wydarzenia w Polsce na kanwie, powtórzę, przemian w Rosji i przekonywania cara, że można żyć inaczej niż w samodzierżawiu, niż w kraju, w którym wola cara jest prawem, społeczeństwo w swojej szerszej masie uczestniczy w tych wydarzeniach i nabiera takiej świadomości państwowo-twórczej. I to Orlicz Drescher obserwuje. Bo proszę Państwa, jeżeli taki młody chłopak widział na ulicy strajkujących nie swoich kolegów, ale robotników, którzy do tej pory zajmowali się tylko i wyłącznie pracowaniem, wracaniem do domu i pracowaniem, to taki widok musiał być bardzo budujący. Bo on pokazywał, że nawet ludzie niewykształceni, do tej pory nie będący w kręgu szerokiego zainteresowania elit społecznych, mają wyrobioną świadomość polityczną i po prostu czegoś chcą. Więc to musiało być szalenie budujące. Ale to, co z jednej strony było szalenie budujące, postawiło znak zapytania, jeżeli chodzi o Romana Dmowskiego. Proszę Państwa, kiedy śledzimy poparcie młodzieży dla Romana Dmowskiego, a Orlicz Drescher jest w tej grupie, w latach 1905, 7, 9, 12, to obserwujemy, jak duży odsetek, to w zależności, który historyk to bada, 35%, 45% młodych ludzi angażujących się w różnego rodzaju działalność na rzecz narodowej demokracji, czy ludzi młodych biorących udział, partycypujących w wyborach do rosyjskiej Dumy, ile tych osób odchodzi od Romana Dmowskiego, to jest reperkusja tych lat 905-7. To znaczy młodzi ludzie zaczynają się przekonywać, że projekt Romana Dmowskiego jest piękny, ale jest długi i być może jest nazbyt wymagający emocjonalnie. To znaczy, proszę Państwa, ludzie tacy młodzi właśnie, jak Orlicz Drescher, zaczynają myśleć w taki bardzo ciekawy, ale no nie wiem, mnie jako człowiekowi, chyba w ogóle nam jako ludziom bliski sposób. To znaczy, no przecież żyje się tylko raz i czy warto żyć niespełnionym marzeniem? Roman Dmowski, powtórzę, to jest bardzo wymagające emocjonalnie doświadczenie poruszania się powoli w drodze odzyskiwania niepodległości, rozmawiania z Rosjanami, dyskutowania z nimi, uzyskiwania czegoś po trochu. No młodość jest gorliwa. Młodość jest gorliwa i wielu ludzi młodych rozczarowuje się Romanem Dmowskim w pierwszej dekadzie wieku XX jako tym liderem, który być może doprowadzić do tego, że moje życie będzie niespełnionym marzeniem. Proszę Państwa, i to sprawia, że Gustaw Orlicz Drescher dystansuje się od rzeczywistości. I wiele osób, takich jak on, ludzi młodych, zaczynających proces edukacji, dystansuje się od polityki. To nie jest tak, że oni na hura masowo przechodzą na opcję Józefa Piłsudskiego. Nie. Piłsudski jest radykałem z drugiej strony, bo to chyba przy całej mojej miłości do tego człowieka, a jest on moją fascynacją życia, Józef Piłsudski, zawodowego życia, to jest to ruch no, żywiołowy bardzo i bardzo taki każący się mocno zdeklarować. Nie wiem, czy miałbym taką odwagę w roku 1907-1908, czy w ogóle miałbym odwagę pójść za Józefem Piłsudskim. To też pokazuje, jacy ludzie za nim szli. Więc reakcją wielu młodych ludzi, takich jak Gustawa Dreschera, jest wycofanie się z życia politycznego i podążenie no wciąż w takim kierunku, w którym proponuje Dmowski, to znaczy inwestycja w umysł, kształcenie się, poszerzanie swojej wiedzy, no budowanie elity. Zaczyna we Lwowie, jest troszkę we Lwowie, zresztą tam jest też zaangażowany społecznie, te herbatki towarzyskie, które tutaj wspomniałem, to są spotkania studentów, którzy, no o polityce wtedy nie dało się, proszę Państwa, nie rozmawiać, bo to jest czas gorącego przygotowywania się, w cudzysłowie, świata do wielkiej wojny. Imperia światowe się dzielą.
Świat jest pochłonięty rywalizacją kolonialną. Świat jest pochłonięty na nowo dzieleniem świata, czy właściwie patrzeniem na to, jak świat jest podzielony. Afryka to jest jedno, ale żyje kontynent azjatycki. I o tym się mówi w Europie, więc jakby polityka jest serwowana i na śniadanie, i na kolację. Nie dało się, chyba no, poza jakimiś takimi kręgami rzeczywiście bardzo chłopskimi, nie dało się tak do końca nie żyć poza polityką, więc o tym się opowiada. Ale to jest taki postpozytywizm też o książkach, o tym, jak układać sobie projekty życiowe, więc on jest w to zaangażowany. Proszę Państwa, później wyjeżdża na moment, no tak jak finanse pozwalają, no to jest jak zawsze i taka rzecz. Jak część ludzi z jego pokolenia zwiedzać edukacyjnie świat, kształcić się na Zachodzie. Proszę Państwa, Zachód pomaga w kształceniu Polaków, jest bardzo pozytywnie ustosunkowany do ludzi, którzy jakoś tam głośno starają się opowiadać o tym, że są, mimo że nie ma ich państwa. Ja nie przyglądałem się temu na przykładzie belgijskiego Liège, ale wielokrotnie będąc w Szwajcarii badałem, bo to mechanizm jest ten sam, właśnie miejsce europejskie jest troszkę mniej ważne. Mechanizm jest ten sam, jak przyjmowano ludzi z Polski, bardzo wielu, przez nie wiem, 20 kilka lat, już teraz nie pamiętam, w Szwajcarii kształciło się 1200-1400 Polaków, to jest bardzo duża liczba. Jak się tych ludzi przyjmuje? No z otwartością, a się z takim podziwem, że trwają mimo braku swojej państwowości. Przypomnę też nieśmiało, że ten koniec wieku XIX czy wiek XIX to jest wiek kształtowania się nowożytnego pojęcia o państwie i o narodzie, przede wszystkim o narodzie. Więc Polacy cieszą się taką estymą europejską jako ludzie, którzy no, trwają wbrew temu, że tego państwa nie ma. Proszę Państwa, jak śledzimy elity II Rzeczpospolitej, to bardzo często to są ludzie, którzy gdzieś tam na mapie europejskiej w większym czy mniejszym stopniu starali się studiować, być i uczyć. Pamiętajmy, że to jest też moment kształtowania się inteligencji. Inteligencji, która będzie miała, przepraszam, w dużym wymiarze pochodzenie ziemiańskie, to będą postziemianie, którzy nie byli w stanie z różnych względów być na wsi, mieszkać w dworkach, przychodzą do miast, inwestują w swoje umysły i tak funkcjonują. Proszę Państwa, wraca Drescher szybko, bo to są pieniądze. Jeszcze odrobinę gdzieś tam mentalnie pozostaje przy Dmowskim. Jest zaangażowany głównie społecznie. My o tej postaci w ogóle tu nie wiemy za dużo, ale Drescher troszkę pisał, troszkę listów zostawił, troszkę notatek swoich zostawił i jest gdzieś tam na marginesie tego życia. Proszę Państwa, tylko że no jego ten czynnik aktywny ujawnia się oczywiście w drugiej dekadzie, w roku 1913, a przede wszystkim w roku 1914, kiedy wybucha wojna. Wybucha wojna, która z jednej strony była oczekiwana, ale z drugiej strony jest takim kulturowym zaskoczeniem. Proszę Państwa, ona jest też zaskoczeniem takim kulturowym dla Dreschera z kilku powodów. Z jednego powodu takiego, to jest taki powód ogólnoeuropejski, który był zaskoczeniem dla Europejczyków. Proszę Państwa, chyba nigdy postęp technologiczny nie był tak szybki jak w wieku XIX. Dzisiaj co najwyżej możemy w tej chwili oczekiwać, że nasz iPad, nie wiem, zemniemy go sobie w dłoni i zrobimy z tego kulkę na zasadzie kulki papieru, ale to ciągle będzie jakiś krok w ramach tego, co już posiadamy. Natomiast proszę Państwa, jeżeli w roku 1807 po raz pierwszy przemknęła nić kolejowa, a w latach 90. wieku XIX sprzedano już ponad miliard biletów kolejowych, to jaki to jest postęp technologiczny? Jeżeli w roku 1801 statystyczny mieszkaniec Wielkiej Brytanii, bo te dane posiadamy, wysyłał rocznie 2 listy, a w roku 1890 42, to jaki to jest postęp też mentalny? Proszę Państwa, człowiek uniósł się nad ziemią. Człowiek zaczął mówić do jakiegoś urządzenia i 200 kilometrów dalej ktoś go słyszał. Człowiek zaczął poruszać się inaczej niż za pomocą własnych kończyn, zaczął jeździć. Świat się bardzo zmodernizował i bardzo człowiek uwierzył w swoje możliwości.
I wybucha wojna, która jest politycznie oczekiwana, ale która jest i będzie oczywiście, bo przecież zginie ponad 16 milionów ludzi. Będzie pewnym takim szokiem kulturowym. Proszę Państwa, on chce walczyć. Chce walczyć i początkowo jest, no to trwa moment, bo to trwa kilkanaście dni. Jest jakoś tam politycznie zdezorientowany, pewnie jak większość ludzi na terenie ziem polskich. On, proszę Państwa, zostanie powołany oczywiście do armii rosyjskiej. Do armii rosyjskiej, ale będzie miał osobiste, trudne doświadczenie tej obecności w armii rosyjskiej, bo zaobserwuje, tutaj jest cytat z jego notatek, z rodzaju pamiętnika, rozstrzelanie Polaków. Wszystko to zrobi na nim wielkie wrażenie i ucieknie. I ucieknie, proszę Państwa, i ucieknie i trafi do człowieka, który całkowicie przeformatuje jego życie polityczne, ale też i jego życie osobiste. Trafi do Józefa Piłsudskiego. Proszę Państwa, trudno jest bardzo mówić o fenomenie, chyba użyję tego słowa, miłości do Józefa Piłsudskiego w sytuacji, kiedy, jak się zdaje, my dzisiaj takich fenomenów kulturowych chyba nie posiadamy. Nie mówię tutaj autorytatywnie, nie używam mocnych sformułowań, bo nie wiem do końca, czy tak jest, czy tak nie ma, ale kiedy w pewnym momencie swojego życia zrobiłem takie doświadczenie, że do tylu wspomnień, ile udało mi się dotrzeć, dotarłem i czytałem to, jak ludzie bliższego czy z dalszego kręgu Józefa Piłsudskiego go opisywali, to no, mnie się dzisiaj kojarzy tylko oczywiście Karol Wojtyła, który w relacjach, nie wiem, świadków, czy bliższych, czy dalszych, wywoływał podobne emocje. I to chyba nie jest charyzma tylko jakiś jednak pewien taki czynnik, może nadludzki lekko, który sprawia, że ma się poczucie życia z mężem stanu. I coś takiego udzieliło się Drescherowi. Proszę Państwa, z nim jest związana ta jego taka historia, słynna chyba jakoś tam, a oddająca bardzo relacje z Józefem Piłsudskim, to znaczy jak bardzo on ufa temu człowiekowi, który totalnie przeformatował jego życie zawodowe w jednej rozmowie. On miał to zdanie, że marzy o tym, żeby walczyć w piechocie, a Piłsudski jedną decyzją skierował go do kawalerii i rzeczywiście przez całe życie uważał, że był jednym z najwybitniejszych kawalerzystów w ogóle w historii. Więc jakie to jest głębokie zaufanie do tego człowieka i to tak poznanego właściwie ad hoc, bo on uciekł do tych legionów, z tych formacji rosyjskich, jakie głębokie oddanie i takie powierzenie swojego losu. Proszę Państwa, jego los wielkowojenny, pierwszowojenny jest związany z Piłsudskim. Ja nie będę czytał tego, co tutaj jest na prezentacji, powiem tylko tak, że on z tymi ludźmi Józefa Piłsudskiego, stając się człowiekiem Józefa Piłsudskiego, dzieli praktycznie całą tę drogę wojenną i dzieli też kryzys przysięgowy, internowanie, jest i formatuje się w tym środowisku. Jeżeli coś można takiego z tej przestrzeni nie wojskowej, a mentalnej powiedzieć o Ulrich Drescherze, to, że on rzeczywiście uzyskuje taką pewność drogi do niepodległości. To mnie też fascynuje w tym pokoleniu, zresztą nie wiem, mam nadzieję, że za 2-3 lata w tej chwili w IPN-ie kieruję takim projektem walka o granice i niepodległość Polski 14-22, gdzie oprócz tego, że ten zespół, który został stworzony, którym kieruję, będzie starał się odnaleźć wszystkie miejsca na mapie ziem Polski, gdzie nawet najmniejsza potyczka odbyła się w ramach jakoś szeroko rozumianej walki o niepodległość, to także rozpoznanie mentalności tych ludzi, którzy, tak jak mówię, w pewnym momencie dziejowym zaczęli mieć takie przekonanie, to znaczy pewność, że niepodległość zostanie uzyskana. Myślę, że to się czuje w dokumentacji, którą śledzimy, że było, i to też u Dreschera, tego, którego już jakiś czas temu poznawałem, takie bardzo intrygujące napięcie, że to jest ten moment, jak nie wykorzystamy, to ten moment nie wróci. I to jest takie duży stresor, duże napięcie, no bo rzeczywiście albo teraz, albo nigdy.
Proszę Państwa, on ma zaufanie do Piłsudskiego i z tym Piłsudskim idzie. I w roku 1918 stanie się jednym z takich rzeczywiście realnych ojców lokalnej niepodległości. Lokalnej niepodległości, bo on zostanie oddelegowany przez ludzi Piłsudskiego do Chełma, czyli do miejsca obok miejsca, w którym mam przyjemność i zaszczyt do Państwa przemawiać. I byłem zaskoczony, bo pojawi się w Chełmie pod koniec października roku 1918 i około 2 listopada 1918 roku przejmie kontrolę nad tym miastem i ogłosi właściwie jego przyłączenie do czegoś, czego jeszcze nie było przecież, to znaczy do Polski. Ja przeczytam jedną rzecz, jakiś taki urywek wspomnień, który udało nam się znaleźć od Reszerza z końca października i listopada 1918 roku, o tym, jak jeden z mieszkańców Chełma, macie to Państwo na slajdzie, wzbudzał zainteresowanie u młodzieży, zainspirowane zebranie, opowiadał o podchorążych Wysockiego, czyli o powstaniu listopadowym i wywołał taką werwę i wzburzenie, trochę na wzór chyba Paderewskiego w Poznaniu za 2 miesiące później. Ja tutaj nie dodałem jednego elementu, ponieważ, a może powinienem był dodać, bo to też był ważny element, ja o tym na koniec powiem, życia Dreschera i chyba w ogóle tamtej epoki, chyba w ogóle ludzi. To znaczy autor zachwyca się nad tym, jak wielkie powodzenie u kobiet wywołał Drescher przyjeżdżając do Chełma. Zresztą to jest taka rzecz chyba, której muszę poświęcić moment, to znaczy pewna fascynacja mundurem i taka fascynacja miłosna kobiet za mundurem ludzi Józefa Piłsudskiego. Zacząłem zwracać na to uwagę, chyba to było zjawisko społeczne i pod tym względem żałuję, że nie żyję w czasach Józefa Piłsudskiego i nie jestem w tej grupie. Proszę Państwa, Drescher jest zatem właścicielem masowej wyobraźni tego jednego miasta, no ale to jest miasto szalenie ważne w tamtym momencie, bo on wyzwala, ogłasza wolność właściwie tego miasta od Austriaków. Tam są magazyny wojskowe, więc to jest miejsce ważne. Austriacy już w połowie października właściwie będą praktycznie nieobecni czy wycofujący się z tego obszaru. I to będzie oczywiście legenda, którą później wokół Dreschera się wytworzy o tym wyzwalaniu. Ale proszę Państwa, no napięcie jest duże. Przypomnę, że wciąż jednak trwa wojna. Chociaż 30 września roku 18 państwa centralne proszą o to, żeby negocjować o pokój. No niemniej jednak wojna trwa dalej. Ludzie posiadają broń, zginąć można w każdym momencie. Proszę Państwa, wyzwala Chełm, który jest, powiedziałem, ważny, bo parę dni później w Lublinie powstanie przecież pierwszy taki ogólnopolski rząd, tymczasowy rząd ludowy Republiki Polskiej Ignacego Daszyńskiego, a zatem Orlicz-Drescher oddelegowany tutaj przez ludzi Piłsudskiego będzie w centrum budowania niepodległości. Ale proszę Państwa, ja chcę na tym kanwie Chełma, który będzie totalnym epizodem w jego życiu, ale szalenie ważnym, no właśnie, dla lokalnej społeczności. Proszę Państwa, pamięć o tym człowieku jest obecna tam do dzisiaj. I chociaż minęło 100 lat, już pomijam, że jest tam i szkoła jego imienia, i ulica, i tak dalej, ale i tablice pamiątkowe, ale rzeczywiście jest takie wspomnienie duże lokalnej społeczności o tym, że no tak wykuwała się niepodległość. I to pamiętam, że kiedy pierwszy raz byłem w Chełmie z Drescherem i z książką o Drescherze, 2 lata temu przyszło bardzo dużo osób i doświadczyłem takiej pamięci rodzinnej, domowej, przekazywanej o tamtych dniach, jako dniach wielkiego takiego entuzjazmu społecznego. I tak to też wynika z opisów, z tych różnych notatek, dzienników, przede wszystkim elit tego miasta niestety, no ale taka jest specyfika badania historii i grup społecznych, nie wszyscy wszystko notowali wtedy, tego entuzjazmu społecznego. Proszę Państwa, tego entuzjazmu, który dzisiaj mnie jako człowiekowi, który przez moment swojego życia badał te czasy, jest trudny do zrozumienia, bo ja dzisiaj mogę Państwu powiedzieć, że to fantastycznie, że po 123 latach niewoli Polacy budowali niepodległość i Drescher w mundurze jechał przez główną ulicę Chełma, mówiąc, że właśnie teraz to miasto jest wyzwolone. No ale proszę Państwa, następnego dnia za jakie pieniądze i co kupujemy do jedzenia?
To, proszę Państwa, pokazuje dramaturgię roku 1918 i fantastyczne oddanie tych ludzi wielkiej idei, oddanie takie fizyczne i biologiczne, bo się przecież poświęcało temu niepewność jutra. Proszę Państwa, Drescher ma w swojej karierze ten moment oczywiście wojny polsko-bolszewickiej. Bycia i uczestniczenia przede wszystkim w walkach roku 1920. I to jest to doświadczenie, które stanie się właściwie chyba jednym z najbardziej istotnym, predestynującym do różnego rodzaju karier wojskowych i w ogóle karier politycznych w tamtym czasie. Oczywiście wiemy, że do roku 1926 to nie był warunek sine qua non bycia w świecie polityki i w przestrzeni życia publicznego, ale jednak obecność i partycypowanie, uczestniczenie w tych walkach takie było, ponieważ czas pędzi jak błyskawica, to ja chcę powiedzieć tak, że chyba najważniejszym elementem tego kulturowego genotypu, tego jego emocjonalnego DNA jest wierność Piłsudskiemu. Bo proszę Państwa, to nie filozofia było być przy marszałku, kiedy on był na szczycie władzy i w ogóle na szczycie życia politycznego. Drescher mu towarzyszy z takiego dalszego plenery w roku 18, 19, 20, później jest w wojsku po roku 20 i szkoli się, i kształci, trochę wyjeżdża za granicę. Ale proszę Państwa, no wiemy, że Piłsudski wycofuje się z polityki. Drescher jest w gronie tych ludzi, którzy są, no są lojalni w stosunku do Piłsudskiego i nie boją się zawiesić swoich karier w ramach lojalności wobec swojego lidera. I proszę Państwa, no i rzeczywiście ta lojalność, przynajmniej w pewnym momencie, nie zanosi się, że przyniesie jakieś materialne skutki pozytywne. No, człowiek ma swoją okropną naturę i myśli w taki, a nie inny sposób. A tutaj mamy rzeczywiście, bada to mieszkający zresztą w Lublinie profesor Waldemar Paruch, badający mentalność Piłsudczyków, rzeczywiście to są ludzie tak emocjonalnie, bezwarunkowo oddani. Do czego zmierzam? Po roku 22, właśnie 23, Piłsudski odchodzi od wielkiej polityki i rządzą środowiska, które odtrącają ludzi Józefa Piłsudskiego. To odtrącenie bardzo często odbywa się na takiej zasadzie bardzo dyplomatycznej, kurtuazyjnej, bo to nie zawsze było tak, że to jest partyjna kosa, która sprawia, że ludzie są pozbawieni środków do życia. Można człowieka wyeliminować z życia publicznego i politycznego w białych rękawiczkach. Robi to rząd po roku 1923, ta formacja Hienopiasta, czyli Narodowej Demokracji i czy Hadecji szeroko rozumianej i rządy ludowców, kiedy ludzi Józefa Piłsudskiego, na przykład będących w armii, daje im się tego takiego przysłowiowego formalnego kopniaka w górę. Jeśli kogoś wysyła się na atasze wojskowego do Tokio, to na pewno jest to piękne miejsce pod względem życia i bycia. Natomiast no, Japonia jednak mimo wszystko strategicznym aż tak bardzo partnerem nie była, chociaż wiemy, że dla samego Józefa Piłsudskiego miała ważny walor w jego patrzeniu na Rosję, no ale Piłsudskiego teraz nie ma. Więc ludzie są usuwani w taki kurtuazyjny, dyplomatyczny sposób często. Taka jest trochę też ta druga RP. Do czego zmierzam? Orlicz jest bardzo wierny. Pod koniec roku 1924 dochodzi do czegoś, co jest zwane strajkiem generałów. Jeden z ówczesnych generałów, Latinik, wypowiada się, no antypiłsudczyk, o tak bym powiedział, podczas przygotowywania czy zapowiadanych uroczystości związanych z uczczeniem powrotu Piłsudskiego z Magdeburga w Przemyślu, wypowiada się bardzo krytycznie na temat środowiska Piłsudskiego i to rodzi taką gwałtowną reakcję wśród wojskowych. Tutaj jest i Drescher, i Rydz-Śmigły, i kilku jeszcze innych generałów, Sławoj Składkowski, który jeszcze wtedy jest pułkownikiem. Ludzie odchodzą z wojska, ponieważ w kraju nie ma reakcji w stosunku do tego, jak krytycznie mówi się o Piłsudskim.
Proszę Państwa, więc rezygnuje się ze swojego takiego no dobrego bytu też materialnego, może to nie są gigantyczne pieniądze, ale proszę Państwa, pamiętajmy, że Druga Rzeczpospolita i przed zamachem majowym, po zamachu majowym, to jest w wielu wymiarach społeczeństwo zmilitaryzowane i bycie w formacji mundurowej jest elementem przynależności do elity, też szeroko rozumianej elity finansowej. Wierność Piłsudskiemu skłania do odejścia. Proszę Państwa, Drescher to będzie ta osoba, która w listopadzie roku 25 w Sulejówku, kiedy będzie czczone przez to środowisko kolejna rocznica wyzwolenia Piłsudskiego czy uwolnienia Piłsudskiego z Magdeburga, to on wygłosi to słynne przemówienie zachęcające właściwie Józefa Piłsudskiego czy to środowisko do tego, żeby wracać na scenę polityczną. Tutaj macie Państwo dwa zdjęcia z książki, o której opowiadałem na początku. I Drescher jest z boku, jest za Piłsudskim, to jest osoba, która jest na samym końcu tego szeregu, a na dole no to jest to słynny początek przewrotu majowego, gdzie Piłsudski szykuje się do spotkania z prezydentem Wojciechowskim i Orlicz Drescher zabezpieczał wizytę, jeśli tak można powiedzieć, Józefa Piłsudskiego. Proszę Państwa, oddany i przeświadczony o słuszności politycznych działań Józefa Piłsudskiego. Ja nie wiem, nigdy nie doświadczyłem w swoim życiu osobistym takiej postawy, ale podziwiam i patrzę z podziwem jakimś, no samemu mówię, będąc przez wiele lat badaczem i chyba miłośnikiem jakoś osobiście Józefa Piłsudskiego, aczkolwiek no nie bezkrytycznym, że Orlicz Drescher nie miał wątpliwości. I on też nie ma tych wątpliwości 12-15 maja 1926 roku, aczkolwiek znaną jest scena z tego zaraz, no jakby na kanwie przewrotu majowego, z pogrzebu ofiar przewrotu majowego. Wiemy, że Piłsudski tutaj chciał się zachować tak bardzo honorowo i te wszyscy byli grzebani. I jakby no, trochę postąpił tak samo jak w roku 18, mówiąc, że nieważne w jakiej armii zaborczej się było, wszyscy walczyli o Polskę. I na jednym z pogrzebów doszło do takiej bardzo przykrej sceny dla generała Gustawa Orlicz Dreschera, polegającej na tym, że jeden z uczestników tego pogrzebu zerwał ordery, medale, ordery, które miał na piersi, mówiąc, że nie będzie nosił tych samych odznaczeń, które na piersi ma Orlicz Drescher. I to było takie doświadczenie, takie ważne, skoro zanotował to bohater tego spotkania, które jakoś tam uświadomiło mu dramaturgię zdarzeń, w których brał udział, ale nie zmieniło postrzegania Józefa Piłsudskiego. Proszę Państwa, w świecie Józefa Piłsudskiego, bo taka jest sanacja, Orlicz Drescher jest jednym z powierników, to jest za dużo powiedziane, bo Józef Piłsudski był takim herosem, który dzielił się czasem swoimi obawami, ale rzeczywiście relacja między Dreszerem a Piłsudskim to jest relacja na zasadzie, ale takiej dosłownej, mistrz i uczeń. Orlicz Drescher dowodzi różnego rodzaju jednostkami, ale przede wszystkim tutaj, ach, tu mam tragiczny finał, ale przede wszystkim zostaje na początku lat 30. szefem tak zwanej Ligi Kolonialnej. Inicjatywy fascynującej właściwie dzisiaj z perspektywy nas, ludzi XXI wieku, to znaczy to nie jest gigantomania i to nie jest megalomania Józefa Piłsudskiego. Świat, o którym mówimy, to był wciąż świat imperialny, świat kolonialny i Polska takie zapędy miała. Dążenie do bycia imperium regionalnym, no ale z posiadaniem kolonii. Kiedy dzisiaj się o tym słucha i czyta i też słucha się o zamiarach tego środowiska, to nie jest kwestia tylko Madagaskaru, ale wiemy, że na przykład państwo polskie wtedy nabyło wyspy, wysepki właściwie w Ameryce Południowej. Ja tak dodam na marginesie, to swego czasu było dla mnie zaskoczenie, że te wysepki należały do Polski także po II wojnie światowej i Bolesław Bierut pozbył się naszych zdobyczy kolonialnych zupełnie bezrefleksyjnie. Proszę Państwa, więc on jest członkiem wielkiego ruchu społecznego,
a to był rzeczywiście wielki ruch społeczny, zachęcającego nie tyle nawet do tego, żebyśmy my nagle dążyli do nowego podziału świata, ale żeby o Polsce mówić przez dużą literę. Ja się do tego dzisiaj w żaden sposób nie próbuję ustosunkować, bo to nie jest ani nacjonalizm, ani ksenofobia. To jest umiłowanie tego kraju. To są ludzie, którzy tego kraju w ogóle przecież nie mieli. Więc to jest takie wielkie umiłowanie tego kraju. My mieli świadomość, Drescher miał tego świadomość, że to jest kraj bardzo zdywersyfikowany społecznie. Proszę Państwa, przecież 89% ludzi mieszka na wsi. Z tej grupy, jak ją weźmiemy już za 100%, tylko 10% posiada własność. Więc my tak naprawdę nie mówimy nawet o społeczeństwie kapitalistycznym. To jest kraj biedny, ale to jest kraj realizacji wielkich marzeń. I proszę Państwa, taka jest, jakie życie, taka śmierć, śpiewała wielka polska artystka, śpiewa. I trochę taki jest też Drescher i to pokolenie. Marszałek Józef Piłsudski umiera, jak wiadomo, o godzinie 21, 12 maja 1935 roku, dokładnie 9 lat po zamachu majowym, czy po przewrocie majowym. Dla Ulricha Dreschera to jest szok. On jest w tym kondukcie pogrzebowym i to jest dla niego coś więcej niż śmierć ojca. Jak szukamy zdjęć, a całe przecież uroczystości pogrzebowe, to wszystko trwało w Polsce w sumie miesiąc, to przy tych najważniejszych uroczystościach jest Drescher. Samotność. Józef Piłsudski nie przygotował chyba do swojej śmierci i jego epigoni nie byli, chyba do Piłsudski po prostu przerósł to środowisko. I może poza Walerem Sławkiem, który sam ze względu na pewne charakterologiczne uwarunkowania nie czuł się następcą Józefa Piłsudskiego, ci ludzie byli samotni po jego śmierci. Ale do czego zmierzam? Proszę Państwa, to jest zdjęcie z lipca 1936 roku. Ja pokusiłem się o to, żeby to miejsce sfotografować w 2018 roku i tak kończy się ta książka, album o Ulrichu Drescherze. Proszę Państwa, śmierć Gustawa Ulricha Dreschera, 47-latka, jest taka jak ten człowiek, jak to pokolenie wielkich marzeń, bo to trzeba mieć fantazję i odwagę, żeby marzeniom ulegać, żeby zrobić następującą rzecz. Drescher jest tak jak to środowisko, niedoktrynalnie przywiązany do kwestii małżeństwa. Wielu ludzi z tego środowiska żony zmienia. Wiemy, że też zmienia wyznania, wtedy nie ma ślubu cywilnego i trzeba było być członkiem jakiegoś wyznania, żeby ślub zawrzeć, więc i marszałek Piłsudski, inni, Józef Beck i Gustaw Ulrich Drescher lawirują po kościołach, żeby zawierać związki małżeńskie. Gustaw Ulrich Drescher będzie miał drugą żonę, zresztą chyba miłość jego życia, Olgę Stalińską, rozwódkę, która w roku 36 na okręcie, zresztą na statku Piłsudski ze Stanów Zjednoczonych będzie przybywała do Polski i jest, no, to jakie życie, taka śmierć. Generał Ulrich Drescher prawdopodobnie planował, zresztą polską konstrukcją RWD-9, zatoczyć krąg nad tym statkiem, żeby ta kobieta mogła zobaczyć, że to on. I prawdopodobnie chciał wylądować, ale to być może jest kwestia legendy już dzisiaj nie do rozszyfrowania, ale chyba też nie warto do końca weryfikować tej legendy. Chciał wylądować na wodzie, bo mamy relacje świadków tego wydarzenia, to są wakacje, jest mnóstwo ludzi na plaży w Sopocie. Próbował krążyć nad wodą i chyba chciał wylądować i z różami pojawić się gdzieś w wodzie, żeby ta kobieta widziała, że on z tymi kwiatami czeka. Nie udało się tego zrobić. Samolot stracił w pewnym momencie sterowność. Prawdopodobnie próbował albo na plaży, albo na wodzie. Ostatecznie 1000 metrów od plaży samolot spadł i generał, mimo że akcja ratunkowa odbyła się już po 10 minutach, generał i dwóch pozostałych pilotów, bo generał nie był sam, zginął na miejscu. Romantyczna śmierć z miłości, to wielkiej miłości.
taka jak i romantyczne życie człowieka, który wierzył w to, że z niczego można skonstruować coś. Romantycznie jest, proszę Państwa, do końca, ponieważ katedra, w której miał być chowany tam na Pomorzu, ksiądz nie chciał zgodzić się, żeby ten inowierca, bo zmieniał wiarę na ewangelicką, żeby był tam pochowany, na dodatek rozwodnik i z małżeństwa z rozwódką. No wtedy te czasy nie były tak, powiem, że byłem liberalne, jak może dzisiaj. Więc jego żołnierze i adiutanci, wiemy, że po prostu wyważyli i zdjęli drzwi z katedry, żeby ciało, trumna z ciałem generała tam została umiejscowiona i jakby bezwarunkowo już proboszcz nie mógł protestować. Wielki pogrzeb. Ja tutaj nie pokazuję tych zdjęć, zachęcając Państwa po prostu do nabywania bądź wypożyczania książki. Jest dużo, udało nam się znaleźć, bo to jest książka, którą robiłem razem z profesorem Piotrem Kardelą, który zresztą też u Państwa bywał i w Nowym Jorku bywał nieraz. Jest dużo zdjęć z pogrzebu, zresztą zrobionego z dużym rozmachem, gdzie jest i prezydent Mościcki, i Edward Rydz-Śmigły, cała elita ówczesnego społeczeństwa, zresztą tłumy przybyły, bo żegnano no, człowieka wielkiego marzenia, który no, zmarł też taki wielkomarzeniowy sposób. I proszę Państwa, żeby już wiem, że muszę kończyć moje ostatnie zdanie. Na szczęście historia wzbudza emocje. Na szczęście, bo to znaczy, że nie jesteśmy martwi emocjonalnie i że coś w naszej przeszłości nas interesuje. Kiedy wyszła ta książka o Orlisz Dreszerze, podczas jednego ze spotkań autorskich miałem takie wydarzenie, które dla mnie osobiście było bardzo przykre. Ale wyciągnąłem, będąc urodzonym optymistą, popatrzyłem na to jak na szklankę do połowy pełną, a mianowicie kiedy spotkanie się odbywało i później się jakaś sekcja pytań czy jakichś refleksji, to ktoś powiedział, że ja jestem ohydnym faszystą i antypolakiem, bo uczciłem człowieka, który wprowadził w Polsce faszyzm i że nie zasługuje na to, żeby w ogóle być w tym miejscu, w którym byłem. I wtedy sobie właśnie pomyślałem, że to dobrze, że Polacy interesują się historią. To dobrze, że ta dyskusja trwa. To dobrze, że jesteśmy żywi w rozmawianiu, bo chyba nie ma nic gorszego niż brak namysłu nad przeszłością. Bardzo, 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 bardzo serdecznie dziękuję. Panie profesorze, dziękujemy serdecznie. Bardzo proszę teraz o wyłączenie prezentacji i przełączymy się już do rozmowy, dlatego że ja chcę Państwa wszystkich serdecznie zaprosić do zadawania pytań przez opcję albo czat, bo Państwo ją bardzo lubią, albo przez opcję taką amerykańską Q&A, czyli pytania i odpowiedzi. Zanim Państwo będziecie mieli chwilę, aby zadać pytania, ja przede wszystkim jeszcze raz serdecznie podziękuję za fascynujący wykład i tą kilkudziesięcioletnią historię od przełomu wieków aż do prawie końca epoki Piłsudskiego i do śmierci generała Dreszera. Historię pokolenia praktycznie, które było i trwało przy boku Józefa Piłsudskiego i świetnie, że są to postacie również z tych drugich i trzecich szeregów, ale niezwykle związane z Józefem Piłsudskim. Ja pozwolę sobie zadać pierwsze pytanie w takim razie i chciałam zapytać o wątki amerykańskie związane z historią generała Dreszera. Wiemy, że tutaj podróżował, przebywał w Instytucie Piłsudskiego, nawet mamy kilka zdjęć, więc chciałam zapytać, jakie to były wyprawy, czy to były wyprawy prywatne, czy raczej wyprawy polityczne i co możemy się dowiedzieć na ten temat? Udało się, rzeczywiście są zdjęcia i w tym albumie są też zdjęcia właśnie z podróży Orlisz Dreszera do Stanów Zjednoczonych. Na tyle, na ile pamiętam, się orientuję, to generalnie zawsze są w jakimś wydaniu podróże służbowe. On oczywiście, zresztą pamiętam takie zdjęcie ze statku, gdzie jest w garniturze i tak jak w ogóle jest bardzo niewiele zdjęć takich rzeczywiście prywatnych albo gdzieś zachowało się prywatnych. On stoi tak bardzo nastrojowo, gdzieś tam woda jest w plenerze. To jest wszystko propagowanie, czy w większości propagowanie tej idei imperializmu.
imperializmu polskiego, jeśli tak mogę powiedzieć. Więc to są podróże polityczne. To jest spotykanie się też przede wszystkim z Polonią, zabieganie nieco o środki finansowe, ale przede wszystkim PR polityczny. Kiedy przyglądałem się kiedyś Drescherowi w ogóle temu środowisku, to był taki człowiek, który był określany jako osoba, tego słowa nie używano, ale ja użyję dzisiaj tego określenia, jako osoba bardzo taka komunikatywna i kontaktowa. Człowiek, który w czasie I wojny światowej to nie, ale później przez Piłsudskiego czasem był używany do takich rozmów kuluarowych czy takich rozmów towarzyskich. No nie miał oczywiście takiej predylekcji towarzyskiej jak Wieniawa Długoszowski i być może takiej fantazji, ale potrafił skupiać ludzi, więc był forpocztą, był PR-owcem tego środowiska sanacyjnego. Mnie interesowała kiedyś jedna rzecz, no właśnie ta kwestia jakby sensowności i śmieszności bądź nie owej ligi morskiej i kolonialnej. I to nie chodzi o to, czy Drescher w to wierzył, czy nie wierzył, ale kiedy zachowało się troszkę jego przemówień, relacji z podróży, zresztą prasa też te podróże tak bardzo żywiołowo komentowała. I to był człowiek, który miał bardzo racjonalne podejście do tego zagadnienia. To znaczy nie chodziło o opowiadanie o tym, że Republika Południowej Afryki teraz będzie należała do Polski, tylko on mówił o tym i o tym też mówił w Stanach Zjednoczonych, że no Polska ma prawo, żeby zajmować określone miejsce na mapie świata. I to było bardzo racjonalne. Bardzo dziękuję. Mamy już teraz kilka pytań, więc pozwolę sobie przeczytać kilka z nich. Szanowny panie profesorze, czy można mówić o tym, że młody Gustaw Orlicz-Drescher posiadał jakieś ukształtowane poglądy w zakresie ustrojów politycznych granic państwa polskiego? Nie, też się nad tym zastanawiałem. W ogóle jak swego czasu, no już jakiś niestety czas temu, zastanawiałem się nad takimi ewerymenami początku wieku XX, no bo Gustaw Orlicz-Drescher kimś takim jest. Proszę Państwa, to nie ma takich dyskusji między ludźmi, że tak powiem, na pułapie kogoś takiego jak Orlicz-Drescher. Bo oczywiście, kiedy śledzimy publicystykę środowiska Józefa Piłsudskiego, a przede wszystkim Przegląd Wszechpolski i Romana Dmowskiego, to tam debata na temat ustroju to mniej, ale pewnych kwestii terytorialnych toczy się. Bo nawet jeżeli niepodległość jest za mgłą i na szczycie za mgłą, no to nie jest oczywiście też tak, że mówiono o pewnej idei tylko państwa i niewiadomym miało być, gdzie to jest. Natomiast tego zupełnie nie ma w dokumentacji związanej z Orlicz-Drescherem. To znaczy on jest o tyle fascynujący, że jego optyka, jego oczy pokazują życie takiego codziennego Kruszyńskiego z tamtych czasów. I taki Kruszyński z tamtych czasów nie miał, no mówię to tak zupełnie bez skrupułów i zupełnie bez zażenowania, nie miał tak rozwiniętej wyobraźni politycznej i nie miał tak dużej świadomości politycznej, jak polityczne elity tamtego społeczeństwa, żeby myśleć o tym, czy Częstochowa, w której spędził część życia, czy Lwów, czy to będzie w granicach państwa, czy nie. Natomiast dyskusja na temat ustroju to absolutnie nie. Jedyne, co możemy powiedzieć, to on w jakimś jednym ze swoich listów napisał coś, co chyba dla wszystkich było w prawie, może dla wszystkich, może poza takimi ludźmi, jak nie wiem, kardynał Kokowski, czy Zdzisław Lubomirski, ale może i dla nich też, nie miał jednej wątpliwości, że raczej nie ma powrotu do monarchii. Ale kiedy śledzimy, ja wymieniłem dwa nazwiska, bo to są przecież członkowie Rady Regencyjnej, to nawet tacy ludzie no po prostu nie mieli kandydatów na, że tak powiem, na to stanowisko, więc to było takie powszechne przekonanie, że ustrój nie może być monarchistyczny. Zresztą pamiętajmy, że ci ludzie z zaboru rosyjskiego przede wszystkim no mieli doświadczenie Królestwa Polskiego i Cara Rosyjskiego jako głowy no, quasi polskiego państwa. To jest raz. Doświadczenie ludzi Józefa Piłsudskiego, a no, ten krąg wkracza Józef Piłsudski, Orlicz-Drescher, to jest doświadczenie ludzi, którzy mają w swojej głowie
doświadczenie cesarza Franciszka Józefa jako głowy państwa, człowieka no, nieudolnego, bezwładnego politycznie, tego nie chciano. Poza tym my tak nie do końca dzisiaj rozpoznajemy siłę i fascynację polskiego społeczeństwa ideą socjalistyczną. To nie jest komunizm, chociaż oczywiście obawy i podejrzenia Europejczyków na Zachodzie zwłaszcza były, to wiemy, te lata 18-20, zresztą z tego też powodu Ignacy Daszyński nie utrzymał się jako premier, bo ten program rządu lubelskiego był szalenie lewicowy, ale idea socjalistyczna nawet u ludzi związanych z Romanem Dmowskim gdzieś tam przenikała, więc na pewno to mówię, to pamiętam, że Drescher wiedział, że nie będzie monarchii, ustrój nie, aczkolwiek jedna rzecz, jak był na moment na Zachodzie, w tym Lierz, to rzeczywiście obserwował, ale to jest stały element, ja to też kiedyś śledziłem, stały akcent ludzi, którzy na moment wyjechali na Zachód. Jak ja byłem po raz pierwszy w Nowym Jorku i rzuciłem na Facebooka swoje zdjęcie Nowy Jork po raz pierwszy i wiedziałem, że zrobię w życiu wszystko, żeby był i drugi, i trzeci, i piąty raz. I to samo miało miejsce z tymi ludźmi, jak pojechali na Zachód i zobaczyli, jak działa demokracja parlamentarna. Oczywiście tu się odwoływano przede wszystkim do Francji, a głównie do Wielkiej Brytanii. Tak się stamtąd wracało, to wszyscy wiedzieli, że będzie replay w Polsce. I on miał taki przesmyk. Więc to o ustroju, granicy nie... Kochani, proszę Państwa, o granicy to Roman Dmowski może coś wiedział na konferencji w Wersalu, a i tak przecież wiemy, że to były zagrywki polityczne, żeby coś uzyskać, więc niestety nie. Drescher był normalny po prostu. Bardzo dziękujemy za to pytanie. Kolejne pytanie od naszych słuchaczy, widzów. Czy natrafił Pan w dokumentacji na jakieś ślady przyjaźni z Romanem Wegnerowiczem? Powiem tak, że skojarzenie, ponieważ ja część swojego życia zajmowałem się dyplomacją i to jest postać, a niedawno pisałem i pozdrawiam, bo wiem, że mnie słuchają, autorka i mąż autorki książki na temat konsulatu w Marsylii. Pozdrawiam serdecznie, bo to jest świetna monografia, która wyszła niedawno. Wegnerowicz to jest, zdaje się, konsul w Marsylii. Nic na ten temat nie wiem, ale trzeba uczciwie powiedzieć, że sporo dokumentacji gdzieś tam pewnie jeszcze tego można szukać. Ja powiem szczerze, że chciałbym usłyszeć jakby genezę tego pytania, na jakiej zasadzie mieliby się znać i kiedy. Przypuszczam, że jeśli by się znali, to z tego okresu przed rokiem 1918, ale nic o tym nie wiem. Nie wiem też, na ile Roman Wegnerowicz, który gdzieś tam funkcjonował w MSZ-cie, był istotną osobą po roku 1918, więc tutaj się poddaje, ale tutaj poddaje się niestety sama dokumentacja po Orlich Drescherze, bo tak jak powiedziałam, jesteśmy troszkę skazani na obecność Dreschera w pamiętnikach różnych ludzi. Pobocznie o nim pisano, no i prasa, no ale prasa to jest jego działalność taka publiczna. Bardzo dziękuję. Legiony i konsulat w Marsylii, no tak. Ani Ambrochowicz, pozdrawiam, o niej mówiłem. No właśnie, bardzo dziękujemy za to pytanie. Kolejne pytania są następujące. Dwa pytania dotykają przewrotu majowego. Czy może pan profesor powiedzieć coś więcej na temat roli generała w przewrocie majowym, słynne zdjęcie? Inne pytanie mówi nawet o tym, czy nie miał Drescher jakiegoś, jak nie miał poczucia jakichś takich niepewności z powodu poparcia Piłsudskiego w czasie przewrotu majowego. Więc kilka słów na ten temat, proszę. Gustaw Orlich Drescher był jednym z głównych organizatorów takich realnych tych wydarzeń w Warszawie 12-15 maja. Ja powiedziałam, że on był szefem czegoś w rodzaju bezpośredniej ochrony marszałka Józefa Piłsudskiego, ale odpowiadał po prostu też za zdobycie tego miasta. No właśnie był chyba no takim od strony militarnej
główną osobą, prawie że główną odpowiedzialną za te wydarzenia. No Piłsudski miał do niego bardzo duże zaufanie. Ja Państwu opowiadałam o listopadzie roku 25, kiedy on organizował, był wśród organizatorów przyjęcia na cześć Józefa Piłsudskiego. Proszę Państwa, no my oczywiście nie mówimy o kraju totalitarnym i nie było tam nigdzie ukrytych żadnych tajnych współpracowników, ale władze państwowe miały bardzo dobrze rozpoznane to środowisko. I kiedy czyta się dokumenty policji, Ministerstwa Spraw Wewnętrznych, to Gustaw Orlicz Drescher był osobą tak dosyć dobrze rozpoznaną, ale on się z tym po prostu nie krył, jeżeli chodzi o popieranie środowiska Józefa Piłsudskiego, które z perspektywy rządzącej wtedy koalicji no było środowiskiem wrogim politycznie, nie antypaństwowym oczywiście, ale wrogim politycznie. Więc był jednym z głównych organizatorów przewrotu majowego i tak zresztą był utożsamiany przez partie polityczne i środowiska, które nie poparły przewrotu majowego. Proszę Państwa, on nie mógł mieć wątpliwości, czy to jest dobre, czy to jest niedobre, ponieważ był przekonany, że Józef Piłsudski jest obdarzony czymś w rodzaju takiego, no chyba odwołam się do kardynała Richelieu, że jest rzeczywiście mężem stanu, którym jest obdarzony jakąś taką no nieco bardziej nadludzką zdolnością do przewidywania przyszłości i na pewno ma rację robiąc to, co robi. Natomiast bardzo ciekawe i dziękuję, jest to pytanie dotyczące tego, czy on generował w sobie jakieś negatywne emocje dotyczące środowisk, które tego przewrotu nie poparły. Proszę Państwa, my chyba ulegamy takiemu przeświadczeniu z naszych współczesnych czasów, że przeciwnicy polityczni muszą się zajadle nienawidzieć. Kiedy umarł Józef Piłsudski 12 maja 1935 roku, to tekst na jego temat napisał Roman Dmowski także. I chociaż skrytykował go w większości tego tekstu, to pamiętam jak dzisiaj to zdanie Romana Dmowskiego, że no wszystko można ci zarzucić, ale jednego nie można. No Polska była dla ciebie najważniejsza. Proszę Państwa, w spuściźnie po Gustawie Orlicz-Drescherze, ale przede wszystkim też w memuarystyce, no bo tutaj jakby odtwarza się ten świat wewnętrzny czy relacji interpersonalnych ludzi, którzy się wtedy znali, nie ma nigdzie śladu o takiej zajadłości Orlicz-Dreschera. To zresztą nie był człowiek tego typu. Kształtowany w domu bardzo otwartym, bo ten dom jego ojca, owego prawnika, zresztą też społecznika, był domem bardzo otwartym. To jest też człowiek, który był kształtowany w takim domie otwartym, jeżeli chodzi o kwestie światopoglądu religijnego, przeświadczeń religijnych. To jest jednak wciąż epoka, gdzie no, Kościół w sposób twardy stawia różne rzeczy. Orlicz-Drescher zupełnie obcy był temu. Kiedy wyjechał w roku 1909 na Zachód, to też zachwycał się raczej otwartością niż zamknięciem tamtejszych społeczeństw. Więc ja nigdzie nie znalazłem jakiejś takiej totalnie złośliwej uwagi na temat przeciwników politycznych. On raczej, i to się bardzo czuje w tym, co pisał i co o nim mówiono, jest bardzo ciekawy akcent tego człowieka. On raczej przeżywał to, że są ludzie, którzy nie rozumieją, że Józef Piłsudski jest mężem opatrznościowym, o, bo tego właśnie pojęcia powinienem był użyć wcześniej, że są ludzie, którzy tego nie rozumieją. On nie wie, dlaczego oni tego nie rozumieją i uważał, że nie rozumieją, ponieważ nie znają Józefa Piłsudskiego. Natomiast na pewno nie był to człowiek, który generował nienawistne reakcje, emocje wobec drugiego człowieka. Miał bardzo dobrą cechę i tutaj był szalenie podobny, zresztą znali się dobrze z owym Pieniawo-Długoszowskim. To jest taka cecha w życiu, którą ja nieudolnie też próbuję naśladować. To znaczy, po co być niegrzecznym? Można być miłym i ewentualnie złośliwym żartem coś skomentować i się delikatnie uśmiechnąć i w taki sposób odpowiedzieć na atak jakiegoś oponenta czy oponenta politycznego. Był Orlicz-Drescher człowiekiem bardzo łagodnym i ta łagodność taka osobista bardzo odbija się, kiedy śledzimy jego życie osobiste. To był osobiste właśnie, osobista w życiu osobistym. To jest człowiek, który nie miał dzieci, ale budował, zwłaszcza z tą drugą kobietą, bardzo tak próbował budować taką dojrzałą na miarę XXI wieku intymność i relację osobistą. Nie był człowiekiem zaciętym, nie był człowiekiem zabetonowanym ideologicznie,
w tym wymiarze niechęci do przeciwników politycznych. Po prostu święcie wierzył w swoje przekonania i miał to już pani dyrektor, ostatnie zdanie mówię, miał jedną taką rzeczywiście kolejną jedną dobrą rzecz, to znaczy no słowa uczą, ale przykłady pociągają, mawiali Rzymianie, swoim przykładem. Bardzo dziękuję. To rzeczywiście bardzo dużo wyjaśnia, ale mamy tutaj jeszcze pytanie doprecyzować do tego właśnie poprzedniego. Jak ustosunkował się Drescher do procesu Brzeskiego i jego konsekwencji? Proszę Państwa, to jest tak, że kiedy odbywał się proces Brzeski i kiedy prezydent Mościcki też rozwiązywał Sejm, kiedy te wszystkie rzeczy się rozgrywały, część środowiska Józefa Piłsudskiego, no powiedzmy, że krytycznie była do niego ustosunkowana. Ale tutaj ujawnia się, i to się pojawia też przy Walerym Sławku, przy Sławoju Składkowskim, czy przy drugim, trzecim garniturze Piłsudczyków, to znaczy przy Józefie Becku, zresztą jakoś Józef Beck teraz mocno siedzi mi w głowie, bo Państwo mieliście ostatnio gościa profesora Wołosa i o książce, która na pewno będzie jedną z najważniejszych w najnowszej historiografii Polski. Profesor Wołos zwraca uwagę na jedną rzecz i to mi się przypomina w kontekście, i profesor Marek Korna, autorzy tej książki, to mi się przypomina w kontekście też Dreschera, tak jak jakiś czas temu się nad tym zastanawiałem. To znaczy, proszę Państwa, no my mówimy też o wojskowych. I ten ryt wojskowości, tego pewnego określonego spojrzenia na relacje międzyludzkie jest też tym wszystkim obecny. Ja pamiętam, kiedy, to tak szerzej rozwinę tę myśl, ale w kontekście Dreschera, kiedy rozpoczynałem, przychodząc z cywilnej uczelni, pracę na uczelni wojskowej, to byłem zdziwiony, kiedy wchodzę na aulę wykładową, to wszyscy stoją na baczność i siadają w momencie, kiedy ja powiem, że można usiąść, a w ogóle jeśli chcą wyjść nawet do toalety, to też stają na baczność i zadają pytania. Dla mnie to było na początku takie nawet krępujące, powiem szczerze, ale później zorientowałem się, że to jest kwestia pewnego bezpieczeństwa i porządku, który gwarantuje szerzej bezpieczeństwo też tego państwa, bo ci ludzie muszą mieć określone cechy charakteru. Później doświadczyłem tego, kiedy do dzisiaj mam swoich kolegów, pracowników, podwładnych, wojskowych, i oni bardzo często używają takiego określenia: panie profesorze, ja po prostu wykonuję polecenie pańskie. Ja tak nie funkcjonuję, ja lubię porozmawiać z ludźmi, no ale takie jest wojsko. I to jest odpowiedź na temat, na to pytanie, które padło. Gustaw Orlicz Drescher potraktował to jako wolę marszałka Polski, najwyższego zwierzchnika. To jest, ja nigdzie nie znalazłem żadnej wzmianki, której by Orlicz Drescher kwestionował decyzję Józefa Piłsudskiego. Nie wiem, czy to jest dowód ograniczenia intelektualnego, czy tak dużego zaufania. Wolę wierzyć, że tego drugiego. Bardzo dziękujemy i to rzeczywiście najcenniej jakby podkreśla życie i działalność Dreschera, który był no, bezgranicznie zawierzył człowiekowi, który zmienił jego życie, a jednocześnie no, był dla Polski w każdej chwili, prawda? Robił wszystko dla spraw Polski, poświęcając nawet swoje sprawy. Więc to jest to niezwykła postać i bardzo dziękuję za jej przybliżenie. Nie mamy już kolejnych pytań. Ale ja bym chciała jeszcze dopytać, nad czym pan profesor teraz pracuje? Czy będą kolejne książki? Czy będziemy mieli okazję zobaczyć kolejne postacie właśnie z tej wielkiej grupy dwudziestolecia międzywojennego? Bardzo chętnie się państwu pochwalę, bo pracuję nad kilkoma rzeczami. Wciąga mnie trochę nie mam wyjścia, historia lotnictwa, historia wojskowości. I przygotowuję taką małą rzecz dotyczącą mentalności ludzi, którzy tworzyli lotnictwo na przełomie XIX i XX wieku. Okazało się, ja nie wiedziałem, tutaj byłem zupełnym ignorantem, że na przełomie XIX i XX wieku wydawano różnego rodzaju prasę ludzi, którzy chcieli latać. Jak to jest, że kiedy to było tak, no jednak ciągle marzenie, ludzie poświęcali całe swoje życie i pieniądze, żeby próbować skakać z jakiejś skały i to się nie udawało, oni 15 razy bili w głowę i to jest jedna rzecz. A druga rzecz dotyczy jakby tego środowiska, którym pani dyrektor się zajmuje i tej epoki, o której mówimy. To znaczy, kiedy byłem u pani dyrektor ostatnio, to kończyłem kwerendę na temat pewnego człowieka, który jest totalnym no-namesem chyba i dlatego mnie zafascynował.
w tym środowisku, o którym my sobie opowiadamy, ale w latach 1938-1945 był polskim ambasadorem w Ameryce Południowej, Tadeusz Skowroński, którego troszkę dokumentacji jest i w Instytucie Józefa Piłsudskiego. Proszę Państwa, ja się zastanowiłem, dlaczego ktoś, kto gdzieś tam był młodym człowiekiem, wszedł w dyplomację. Jak wszedł w dyplomację, akurat miał szczęście albo nieszczęście spędzić wojnę w Ameryce Południowej. Wszystko kopiował. W MSZ-cie kopiowało się 3 razy dokumenty. On robił to 4 razy. Wszystko zachował. Ja zresztą przewrotnie całość jego dokumentacji znalazłem w Szwajcarii, bo w Szwajcarii się urodził i w Szwajcarii zmarł. Ale robię książeczkę, którą skończę, mam nadzieję, pod koniec tego roku. Biografię tego Skowrońskiego jako perspektywę patrzenia na Polskę przez człowieka, który był w trzecim rzędzie, to jest raz, ale bardzo kochał ten kraj, o który nie walczył w roku 1918, ale którego był owocem ideowym. I proszę Państwa, ale w ogóle tytuł tej książki to będzie Świat i wojna z perspektywy peryferiów. Jak to jest, jak się patrzyło na Polskę, pamiętało Polskę Józefa Piłsudskiego, wyjechało z niej w roku 1938, kiedy Edward Rydz Śmigły był wszystkim, Ignacy Mościcki był wszystkim, a później wybucha wojna, nie wraca się do tej Polski i patrzy się na umierającą Polskę z perspektywy Atlantyku. To jest nieprawdopodobnie ciekawe spojrzenie człowieka wielkiej frustracji i wielkiej miłości do kraju, któremu pomóc się nie da. O tym będzie ta książka. Ja bardzo dziękuję, że plany są i prace powstają. Cieszę się też, że archiwa Instytutu wciąż inspirują i wciąż wiele nowych, wspaniałych tematów, więc jeżeli tylko możliwości i pandemiczne pozwolą na to, to mam nadzieję, że spotkamy się wkrótce i będą bardzo dalsze dobrze. Badania, będą spotkania osobiste. Czekamy w takim razie na te wspaniałe publikacje, czekamy na dalsze działania, no i mam nadzieję na miłe spotkanie w Nowym Jorku. Bardzo tęsknię za Nowym Jorkiem i za Państwem. Czekamy, aż tutaj trochę się poprawi. Natomiast wszystkich Państwa, którzy chcieliby zobaczyć jeszcze ten wykład raz lub też zaprosić swoich znajomych i przyjaciół, to już zapraszam, ponieważ za kilka dni będzie on udostępniony na naszym kanale YouTube przez naszą stronę, będzie można wejść lub przez nasz Facebook. Także Państwo oglądajcie, wspominajcie, bo to jest coś, co jest ważne i potrzebne. Jeszcze raz w takim razie dziękuję Panie Profesorze za poświęcony nam czas. Dziękuję za zaproszenie. Bardzo mi było miło. Dziękuję.